Cześć, witajcie w gotowaniu z Joanną. Dziś będziemy robić mleko kokosowe. Potrzebne będą nam płatki, woda i mikser. I to jest wszystko praktycznie. Takie proste. Przekonacie się. Zapraszam. Gotujemy. Jak już mówiłam, potrzebne są płatki kokosowe. Płatki najlepiej wcześniej, dzień wcześniej po prostu namoczyć. Trzeba je namoczyć, zalać wodą. Ja mam tu 200 gram. Taką paczuszkę zalałam litrem wody. I moczyło się to od wczoraj. I mamy taką sobie namoczone płatki. I z tego będziemy robić mleko kokosowe. Ja użyję takiego miksera, ale można także równie dobrze takim czymś. Tak sobie po prostu zmiksować. Miksujemy, miksujemy. Później przeciskamy przez szmatkę i mamy mleko kokosowe. Proste? Bardzo. To co? Zabieramy się za gotowanie. I po prostu miksu jemy. Taką masę miksujemy z 10-15 minut. Trzeba uważać, żeby sobie miksera nie zepsuć, bo ja już jeden kiedyś spaliłam właśnie robiąc mleko kokosowe. Tyle. Miksujemy dalej. Ja podeszłam trochę bliżej, żeby Wam pokazać, jak wygląda. Tak wygląda zmiksowane wiórki kokosowe. I teraz tylko je przecedzimy. No to mamy zmiksowane wiórki. I teraz tylko je przecedzimy przez szmatkę. Ja mam zwykłą szmatkę kuchenną. Jeśli macie takie specjalne, to już oczywiście można używać. Ja sobie pomogę sitkiem. Po prostu wylewamy nasze płatki i przecedzamy. I to jest wszystko. Tam po prostu będzie już nasze mleko kokosowe. W zależności od tego, jakie chcemy mieć mleko, możemy dodać więcej wody. Wtedy ono będzie mniej gęste. I tak sobie po prostu wyciskamy nasze mleko kokosowe. Wiórki można użyć do czegoś innego. Jakiegoś ciasta na przykład wysuszyć i do ciasta użyć, a mleko do kawy albo do zupy, którą Wam pokażę już w następnym filmiku. Zapraszam do gotowania. Będzie pyszna zupa brokułowa o niesamowitym smaku z mlekiem kokosowym. Proszę. Mleko kokosowe jest gotowe. Nasze mleko kokosowe wygląda tak. Pachnie kokosowo. Można go użyć, tak jak mówiłam, do kawy. Możecie sobie zrobić jakiś budyń albo kaszkę. Nie wiem, cokolwiek chcecie. Ja już w następnym filmiku pokażę Wam pyszną zupę z tym właśnie mlekiem kokosowym. Jeżeli Wam się oddzieli mleko, bo stawicie i ono się po prostu oddzieli, to wystarczy ją łyżką zamieszać i jest wszystko w porządku. Także zapraszam do gotowania ze mną. Pozdrawiam, Joanna.